Siema, z tej strony MWK, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale i jak możecie zauważyć, w dzisiejszym filmie zaprezentuję wam 7 błędów w nowym Minecrafcie, ponieważ niedawno, nawet w sumie nie wiem kiedy, ale niedawno wyszedł nowy Minecraft 1.16 i postanowiłem, że zaprezentuję wam nowe, mega ciekawe błędy, które właśnie w tym Minecrafcie występują, więc mordeczko, na starcie strzel łapkę w górę, bo jeżeli będzie dużo łapek w górę, to zrobimy sobie z tego serię, bo naprawdę jest dużo błędów w tym nowym Minecrafcie i no będę miał parę odcinków do przygotowania, więc możemy się umówić, że zabawimy się w taką grę jak na TikTokach, czyli każdy 1000 łapek w górę to jeden bug w następnym odcinku, więc jeżeli dobijecie tu 10 tysięcy łapek, to w następnym odcinku przedstawię wam 10 błędów w Minecrafcie. Nowe osoby zachęcam oczywiście do subskrypcji tego kanału, bo filmy są codziennie, a ten guzik pod tym filmem, tam na dole, tam nie powinien być czerwony, tylko szary, mordo, więc zrób tak, żeby był szary, musisz na niego kliknąć, wiesz, na ten czerwony, klikasz, jak jest szary, to jest gitara. No ale dobra, przejdźmy do samych błędów, bo jak możecie zauważyć, znajdujemy się w Minecrafcie. No jest to ten Minecraft 1.16, który, tak jak mówię, nie wiem kiedy wyszedł, po prostu zobaczyłem, że jest. Co ciekawe, jest odcinek z błędów w Minecrafcie, a jak możecie zauważyć, wioska, która się zrespiła, lewituje. Znaczy, no nie wioska, tylko jeden domek akurat z tej wioski lewituje. I powiem wam szczerze, chyba pierwszy raz coś takiego widzę w Minecrafcie. Możecie dać znać w komentarzu, czy widzieliście kiedykolwiek lewitujący domek z wioski w Minecraft, bo to jest naprawdę ciekawe. Dobra, mordeczki, więc przejdźmy sobie do pierwszego błędu, który chcę wam zaprezentować. No ja ten błąd już testowałem przed tymi nagrywkami, czy on w ogóle działa i tak dalej, i on działał. Jest szansa, że w tym momencie, kiedy nagrywam ten film, nie zadziała, z tego względu, że wyszła nowa wersja właśnie Minecrafta 1.16, jest już Minecraft 1.16.1 i większość błędów, które chciałem wam zaprezentować, zostały poprawione, ale spokojnie, zaraz sobie to sprawdzimy, więc tak, generalnie chodzi o to, że robicie sobie właśnie takie tutaj kółeczko, wagonik po prostu tutaj w nieskończoność w tym momencie jeździ w kółko i jak włączylibyśmy sobie tryb Spectator, to na naszej główce generalnie nie byłoby widać właśnie tego jadącego wagonika. I jak możecie zauważyć, ten błąd niestety naprawili, ale pocieszę was, bo nie naprawili tego z portalem do Netheru, bo zobaczycie ten efekt, który miał nam wyjść w zasadzie właśnie przy tych wagonikach, tylko po prostu na netherowym portalu, czyli budujemy sobie tutaj portal, proszę bardzo, jak mamy portal do netheru, to go odpalamy i włączamy sobie znowu game moda Spectator i jak możecie zauważyć, jak nasza głowa tutaj prześwituje przez ten portal i tak samo właśnie się działo z tamtym wagonikiem, że tego wagoniku nie było po prostu widać, no ale to naprawili, ale portalu nie zdążyli naprawić, więc jak możecie zauważyć, no mamy taką ciekawostkę, takiego buga, w sumie dosyć ciekawy błąd. Możecie dać znać oczywiście, czy o nim wiedzieliście, czy nie. No ja osobiście się dowiedziałem dzisiaj, jak przygotowywałem ten film, ale ja już nie przedłużam, przejdźmy sobie do drugiego błędu. Dobra, więc kolejny błąd polega na tym, że pokażę wam dziwny sposób, jak można nie pozyskiwać bone meala z kompostownika. Będziemy potrzebować do tego oczywiście kompostownika oraz hoppera. Jedyne co trzeba zrobić, to dać, słuchajcie, hopper i nad hopperem dać właśnie tutaj kompostownik. Teraz, żeby ten błąd zadziałał, bo wiecie, jak zazwyczaj do kompostownika dalibyście właśnie trawę czy jakiekolwiek tutaj roślinki w taki oto sposób, to automatycznie z tego tworzy się bone meal, którym później możecie coś tam zasadzić, więc jak możecie zauważyć, ten bone meal pojawia nam się w hopperze. Ale gdy cały hopper będzie zawalony właśnie obojętnie jakim itemkiem i ten kompostownik napełnicie do tego momentu, że powinien się pojawić, to on ani nie wypadnie z tego kompostownika tak jak zazwyczaj jest, ani nie pojawi się, słuchajcie, w hopperze. Więc to jest dosyć mocna zagadka, co się dzieje z tym bone mealem, skoro on się tutaj nie respi, ani nie wypada, ani nie pokazuje się w hopperze. No ja wam pokażę, no chyba każdy wie, jak działa kompostownik, nie? Że jeżeli będzie stał sobie w ten sposób, to automatycznie wypada z niego bone meal. Tutaj on nie wypada, jak zabierzemy sobie właśnie z hoppera tego bone meala, to on tam się pojawi. Dobra, więc mordeczki, przejdźmy sobie do trzeciego błędu dzisiejszego filmu, który będzie polegał na tym, że będzie nam potrzebny kaktus i będzie nam potrzebne, słuchajcie, entrot. Dodatkowo do tego wszystkiego będziemy potrzebować jeszcze pistona wraz z dźwignią i już wam mówię, o co tutaj chodzi, bo jak dobrze wiecie, ej właśnie, jeszcze poza entrotem będą przydatne jakieś tutaj właśnie tory i wagonik właśnie. Jak dobrze wiecie, kaktusy nie lubią żadnych bloczków mieć koło siebie. Jeżeli położymy teraz tutaj
Dirta, to automatycznie kaktus się tutaj nam niszczy. Dzieje się tak, no nie wiadomo dlaczego, no pewnie dlatego, że ma igły, wiecie o co chodzi. Na skos oczywiście to tak działa, ale w ten sposób tego się nie da zrobić. No i są w Minecrafcie różne itemki, które możemy kłaść koło kaktusa. I są to takie itemki jak właśnie Endrot i właśnie tory. Chociaż, tory, czekajcie. Tylko tutaj musimy sobie to zabudować na przykład o, z tej strony. Oczywiście jak wagonik pojedzie w stronę kaktusa, się rozwali i nam wypadnie, ale to jest nieistotne. Generalnie chodzi o to, jak postawiliśmy właśnie tego Endroda i te tory koło kaktusa, to nic się nie dzieje. Ale sytuacja się zmienia, kiedy takiego Endroda na przykład przy pomocy pistona przesuniemy w stronę kaktusa. Patrzcie, co się teraz dzieje. Wow, ej, nic się nie zadziało. Serio to naprawili? Czekajcie, aż jestem w szoku, bo sprawdzałem to jeszcze przed chwilą i to nie działało. Może nie ten piston, czekajcie, dobra, okej. O! Dobra, jak możecie zauważyć, złego pistona użyłem, musi to być zwykły piston, a nie lepki. Ale jak możecie zauważyć, no jeszcze przed chwilą tego Endroda stawiałem koło kaktusa. Zresztą on nadal tutaj stoi i jak możecie zauważyć, wszystko gra. Ale wystarczy użyć zwykłego pistona, który przesunie właśnie tego Endroda w stronę kaktusa. I automatycznie kaktus się rozwali, tak jakby był przy nim blok. Wiecie o co chodzi, tak samo działa to z torami, z tego co pamiętam. Czekajcie, tylko tutaj musimy sobie postawić kaktusa, okej, okay, pap. Widzisz? Widzisz to, mordo? Porąbany błąd, możesz dać znać oczywiście w komentarzu, czy o nim wiedziałeś, a my przejdźmy do następnego. Dobra, przyszedł czas na kolejny błąd i do tego błędu będziemy potrzebować łóżka, czyli generalnie, no to będzie dosyć wygodny bug, wiecie o co chodzi, bo będzie związany ze snem. I do tego łóżka będziemy potrzebować jeszcze wagonika z torami, powiedziałem na odwrót, ale każdy skumował o co chodzi. Więc co, dajemy sobie łóżko tutaj, dajemy sobie tutaj właśnie, rozstawiamy sobie tory, dajemy sobie tutaj wagonik. Robimy sobie noc, night, okej. Nie wiem, czy to będzie taka noc, że będziemy mogli pójść spać, ale zaraz to się okaże. Dajemy sobie F5 i jak położymy się w łóżku, to jak możecie zauważyć, tylko że tego nie było widać, halo, tego nie było widać przez tą trawę, czekajcie, bo generalnie chodzi o to w tym błędzie, że możemy pójść spać z wagonika i będziemy leżeć jakby w wagoniku. Tak jak widzicie zresztą, czekajcie, ja wyjdę z tego. Kiedyś wam prezentowałem błąd z koniem bardzo podobnie to działało, bo siedzieliśmy na koniu i po prostu spaliśmy jakby pod koniem, a tym razem działa to właśnie z wagonikiem, w ten sposób. Jest to naprawdę dziwne, ej, w sumie to sprawdźmy sobie, czy błąd z koniem został naprawiony, bo jestem mega ciekawy. Więc dajemy sobie tutaj konia, usiądę na niego. O nie, ej, bo ty mnie będziesz teraz zwalał, tak? A, dobra. Uwaga, sprawdźmy to. Nie, to dalej nie zostało naprawione. To dalej nie zostało naprawione, serio Minecraft? Czekajcie, tylko musimy tutaj rozwalić tutaj sobie trawę, okej, w ten sposób, siadamy na tego konia. No mordo, pato! Działa tak samo, ale w dzisiejszym filmie też prezentowałem wam ten wagonik, więc no możecie sobie wybrać, który rodzaj snu wolicie, ale działa to tak samo. W sumie to jest dziwne, bo ja chyba z rok temu prezentowałem ten błąd z koniem i dalej to nie zostało naprawione. Dziwny mojang, no ale dobra, przejdźmy sobie do następnego buga. Dobra, kolejny błąd i to jest naprawdę dosyć ciekawy błąd, do którego będziemy potrzebować łódeczki, będziemy potrzebować mordy Endermana i będziemy potrzebować wiaderka z wodą. Jakich temów będziemy potrzebować do tego błęda? Błąd generalnie polega na tym, że musimy sobie zrespić Endermana tak, żeby wsiadł do tej łódeczki i jak zaraz zobaczycie, Enderman będzie niezniszczalny. Jak każdy dobry Minecraftowiec wie, Endermany nie znoszą wody, bo woda ich zabija i dostają przez nie obrażenia. Tak dzisiaj zobaczycie oblanego Endermana wodą, serio. Tak jak mówię, tak się stanie, serio wariacie, tak się stanie. Tylko musimy sobie teraz w odpowiedni sposób tego Endermana zrespić, tak żeby on wsiadł do tej łódeczki, co nie będzie w ogóle łatwe. O! Dobra! Dobra, mamy tutaj... Czy ja mogę wejść do tej łódki? Halo? A, bo tutaj są dwa Endermany, dobra, to będzie lipa. Ale generalnie, no jak możecie zauważyć, siedzą tutaj Endermany właśnie w łódeczce. Patrzcie to, zalałem właśnie Endermany wodą. Jak mogliście zauważyć, nie dostali w ogóle żadnych obrażeń. Oczywiście obrażenia, jak będziemy je bić, będą dostawać, ale obrażenia od typowo wody nie dostają. To jest naprawdę dziwne, zwłaszcza że wiecie, no Endermany nienawidzą wody, bo przez nią umierają. Tak tutaj możemy wylewać na nich hektolitry wody i nic im się totalnie nie dzieje. A, teraz to nie wiem, co się stało. W sensie, ej, teraz to było dziwne. Ale przez chwilę, jak mogliście zauważyć, byli nieśmiertelni. Tylko teraz mnie ciekawi, czy to przez liście na przykład, czy przez wodę rzeczywiście.
Albo po prostu się tepły, chociaż one dostały obrażenia pierw, a później się tepły. Nie będę teraz na to tracił czasu i się nad tym zastanawiał. Możecie napisać w komentarzu jakąś swoją myśl dotyczącą tej sytuacji. Moim zdaniem po prostu się tepły i dostały obrażenia od wody. Ale no jak możecie zauważyć, sam błąd dosyć ciekawy. Ej, czy widzieliście kiedykolwiek Endermana, który taplał się w wodzie? Bo ja nie, znaczy teraz tak. I to dzięki mnie, dzięki Marcin. Dzięki Marcin. Dobra, kolejny błąd, to jest taki mikrobłąd. Myślę, że większość osób nawet mogłoby się domyślić, że coś takiego się dzieje, a w zasadzie nie dzieje. Bo chodzi tutaj generalnie o to, że jak możecie zauważyć, w ekwipunku mam wszystkie slaby. No dobra, może nie wszystkie, ale większość slabów, jakie są. I te slaby właśnie w tym momencie sobie teraz tutaj poustawiam w takiej kolejności losowej, nie jest to istotne. Ale generalnie chodzi o to, jedyne slaby, jakie się podpalą, będą to slaby z drewna, patrzcie to, ty, ale to się nie pali, ej, teraz to mnie zszokowało, to się nie pali, no dobra, czyli to nie jest jakby drewniany slab, no ale nieważne, jak możecie zauważyć, próbuję podpalić wszystkie slaby, ej, ten drewniany też się nie pali, jak to jest możliwe? Ej, co jest? Generalnie chodziło o to, że, no tylko drewniane slaby się palą, ale z tego co widzę, chyba nie wszystkie, ale czekajcie, czy ja wziąłem... Aha, bo ja wziąłem jeszcze jakiś inny w ogóle, co to jest? Co to jest za jakiś... Ej, to jest nowy slab w ogóle, co jest? Czy on jest właśnie jakiś odporny na ogień? Nie, nie jest. Ej, ale to było to było naprawdę dziwne, mega się zdziwiłem. Tylko półpłytki właśnie drewniane się palą, reszta się nie pali. Nie wiem dlaczego tak jest zrobione, znaczy no to jest oczywiste, jakby drewno przewodzi, wiecie, ogień w ogóle. Ale no skoro taka półpłytka może być podpalona, to taka też powinna być, moim zdaniem. No i dobra mordeczki, przyszedł czas na ostatni błąd dzisiejszego odcinka, niestety, ale pamiętajcie o tym, że możecie strzelać łapy w górę, żeby w następnym odcinku było więcej błędów, więc mordo, strzelaj łapkę w górę. A ja wam pokazuję ostatni błąd, który polega na tym, że mordeczki, woda, którą sobie wylejemy na przykład w schodkach, zrobimy sobie tutaj taki otwór na przykład, o proszę bardzo, i wylejemy sobie tutaj wodę, to ta woda, która jest właśnie wylana w tych schodkach, o nie, bo tu zepsułem, nie tak miałem wylać tą wodę, o dobra. Woda, która jest wylana w tych schodkach, zachowuje się jak najzwyklejsza woda, jak blok wody, o, tak to wam opiszę, jak blok wody. No niby tutaj wizualnie nie widać tej wody, ale jak wylejemy sobie tutaj lawę po drugiej stronie właśnie tych schodków, gdzie w zasadzie tej wody nie ma widocznej, więc nie powinna ona reagować, ale patrzcie co tu się dzieje, czy wy to widzicie? A jest, jak możecie zauważyć, woda jest w schodkach. Więc co mordeczki, w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że podobały wam się błędy, które wam w dzisiejszym filmie przedstawiłem. Jeżeli tak, tak jak mówiłem wcześniej, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie ten kanał, ponieważ filmy są codziennie. Ja byłem MWK, jeżeli masz jakieś swoje błędy i chciałbyś się znaleźć w następnym odcinku, żeby twój komentarz został wyświetlony, pisz na dole. Jeżeli przypnę ci serduszko, będzie to oznaczać, że znajdziesz się w następnym odcinku. Więc ja byłem MWK, widzimy się już jutro. Trzymajcie się, na razie i elo, pa!